Shalom Aleichem, witam was moi drodzy bardzo serdecznie i chciałbym zauważyć cud moi drodzy. Cud polega na tym, że Sławomir Mendzen, doktor Mendzen, stał się, nie uwierzycie, socjalistą. Przynajmniej według swojej własnej moralności socjalistą, a przynajmniej według wizji kucowskiej socjalistą. Przeczytajmy sobie jego deklarację na Eksie? Tylko wcześniej pro forma pragnę zwrócić waszą uwagę, że na no nie wiem, kojarzycie jakieś takie mało ważne głosowanie na temat Aorcji? Nie? No to spoko, bo Sławek też nie za bardzo jak wielce wypisywał właśnie ten post wczoraj, co się napinał i, i dzisiaj chyba się no, zapomniał pojawić, nie wiem, może jakiś fajny tiktoczek był do nagrania, może się zatrzasnął w kiblu. Nie wiem, choć się domyślam. Ale to swoją drogą. Teraz przeczytajmy sobie, co tutaj Sławuś odwala oraz jak pięknie ze swojej kanwy paróweczkowej schodzi w stronę logiki i rozumu, chociaż żeby uzasadnić swoje niedrzwałckie przekonania, ale... Też jest spoko. Przeczytajmy. Wszelkie argumenty za dopuszczeniem zabijania dzieci mają charakter wyłącznie emocjonalny. Nie odwołują się do jakiejkolwiek cywilizowanej etyki. Może to jest dziwne, ale tak. Zgadzam się. Wszelkie możliwe argumenty za tym, że ojciec jako głowa rodziny tej najważniejszej propolskiej, propatriotycznej organizacji, najmniejszej możliwej komórki, gdzie ma pełnię władzy, gdzie może nawet kylm swojej dzieci, nawet żonę według niektórych, na przykład pewnego górala, który chciał budować mur na granicy z Ukrainą. Nie odwołuje się według mojej oceny do jakiejkolwiek cywilizowanej etyki. Odwołuje się natomiast do konceptu kapitalistycznego posiadania, gdzie wszystko, co masz, łącznie z tzw. towarem żywym, jest twoją własnością, z którą możesz zrobić, co ci się żywnie podoba. I tak, o dziwo, tutaj całkowicie się ze Sławusiem zgadzam. Chorym Antycywilizowanym konceptem jest koncept posiadania kogoś, że możesz na przykład posiąść dziecko i możesz go dzisiaj pobić, jutro z ci rimciać, będziesz sprzedać sąsiadowi, bądź też na przykład żonę, czy też wysłać swoją własną rodzinę na pole i czerpać z tego korzyści finansowe. Bardzo się cieszę, że Sławuś tę antyetykę zauważył. Szkoda tylko, że po latach otaczania się w środowiskach, które wręcz wyznają paróweczkistyczny, kapitalistyczny koncept posiadania. Nie zapominajmy, również antycywilizacyjny jest koncept posiadania pracowników, którzy tak naprawdę nie są twoją własnością, prywaciarzu, kapitaluchu, złodzieju, lecz partnerami, którzy wchodzą w kooperację na zasadzie umowy kupna-sprzedaży, to znaczy... Prywaciarz kapitaluch złodziej kupuje ich umiejętności, zdolności oraz czas i za to właśnie otrzymują oni stosowną zapłatę. Przeogromnie się cieszę, że Sławuś wreszcie to zauważył i pokazuje swoim wyznawcom. Mam nadzieję, że wreszcie to do nich dotrze, a Sławuś zwiększy pensje w swoich kancelariach bo przecież nie chce stawać po stronie antycywilizacji, prawda? Dalej Sławuś też się no znauczył dla kucerii. Zwolennik zabijania dzieci chorych, na przykład zespołem Dauna, jest podobny do Azisty, który dopuszczał się zabijania idów albo do handlarza niewolników dopuszczającego się zabijania urzynów. Każdy człowiek ma prawo do życia, niezależnie od tego, czy jest biały, czarny, czy jest Żydem czy Polakiem, czy jest stary czy młody, czy jest zdrowy czy chory. Wow! Czyli Sławu siedzie po tych wszystkich kucach, które mieszały z błotem gościa, który zginął w Izraelu i jego jedyną zbrodnią było tylko to, że miał polski paszport. A tak się składa, że. No, niestety nie został zabity przez e, rzekomo IDF, tylko Hamas. To w tym momencie, wszyscy tak zwani Wielcy Polacy, patrioci i kuceria określiły go mianem, że nie jest prawdziwym Polakiem. Wobec tego walić go i nie współczujemy totalnie. I to jest bzdura. A tak w ogóle to na pewno spisyk, że go rozumiecie, Mossad specjalnie, Kylem. Przy okazji widzę, że w tym akapicie Sławuś jedzie również po tych tak zwanych obrońcach białej rasy, mówiąc im, że niezależny jest twój kolor skóry, jesteś dokładnie tak samo ważny. Masz dokładnie takie samo prawo do życia. To jest ekstremalnie ważne, bo w tym momencie wchodzi nam również kwestia nacjonolo, to znaczy, nie jest ważne, jaki masz paszport kraju, z jakiego kraju pochodzisz. Gdzie na kuli ziemskiej wyszedłeś z waginy matki, ważne jest, że żyjesz, istniejesz i nikt nie ma prawa mieć wobec ciebie jakichś większych wymagań. Masz takie samo prawo do powietrza jak wszyscy inni. A teraz, moi przyjaciele, trzymajcie się foteli srogo, bo sławuś jedzie po, uwaga, uwaga, prywaciarzach! zwolennik twierdzenia, że macica należy do kobiety i to kobieta może decydować o życiu dziecka, nie różni się od kogoś, kto uważa, że plantacja bawełny należy do jej właściciela i to on może decydować o życiu zamieszkujących ją niewolników. Jesus fucking Christman, u Sławusia się obudził socjalista. Czyli widzicie, Sławuś odkrył, po wielu latach, między innymi prowadzenia biznesu, pracownicy nie są własnością prywaciarza. Nie jesteś w stanie zarządzać w pełni pracownikiem, tylko pracownik jest twoim gościem, twoim partnerem, twoim klientem. Wchodzisz z nim w relację finansową, wchodzisz z nim w umowę handlową, jak już wcześniej wspomniałem, czyli on daje swoje umiejętności i czas, ty mu dajesz za to hajs. Ale nie możesz zdecydować o życiu twojego pracownika. Jeśli pracownik jest chory, idzie na L4. Jeśli pracownik jest w ciąży, idzie na chorobowe na ciąże. Jeśli urodzi dziecko, należy mu się rodzicielski. Jeśli z kolei jest ojcem dziecka, należy mu się ojcowski. To są frukta, z których pracownik ma święte prawo korzystać kiedy chce, jak chce i gdzie chce. Również mowa o urlopie. A ty? Nie możesz się wpierdzielić między wódkę a zakąskę, bo to jest jego decyzja i on jest wolnym gościem w Twoim wprawdzie domu, ale gościem. A jak mówią wielcy Polacy patrioci, gość w dom, Bóg w dom. I teraz, skoro już zeszliśmy na ten temat, to uwaga, uwaga, wychodzi, że Sławuś popiera imigrację. Oj lepszy, co ty gadasz, on wcale tak nie powiedział. Tak? To pan na to. Macica należy do kobiety, ale przebywające tam dziecko jest odrębną istotą. Nie mamy prawa zabijać gości przebywających w naszych mieszkaniach. Mieszkanie jest nasze, ale nie mamy prawa do życia naszych gości. Co za przypadek? Czyli dajmy na to, jeśli do Polski przyjadą Ukraińcy, którzy są dorosłymi mężczyznami, ale uciekają przed wojną, ponieważ nie zgadzają się z polityką tego, żeby kylym kogoś albo padać w okopie, bądź też przyjeżdżają imigranci z Afryki, chcąc żyć lepszym życiem niż w swoim własnym kontynencie. To rozumiem, że Sławuś w ogóle nie chce ich sprowadzić tam, skąd przyszli, wyrzucić, czy też jakoś ograniczać, no bo hej, mieszkanie jest nasze, ale nie mamy prawa do życia naszych gości. Prawda? Dalej mamy już oczywiście Pierdu pierdół, że zakaz zabijania dzieci wcale nie jest wymysłem kościoła, ta ta, ta straty pierdaty. Ale przyjdźmy właściwie do samego przesłania tego posta, moi drodzy. Co tu się odjebało? Moja ocena tego jest taka, Sławoś próbował przedstawić zakaz aorcji jako coś oczywistego, coś uniwersalnego i swoją narrację, tak się składa, że oparł o wartości tak uniwersalne, czyli poszanowanie życia, poszanowanie człowieka, tak zwane bycie ślepym na kolor skóry, tylko jest jeden taki mały, a właściwie zajebiście duży problem, ponieważ te wszystkie rzeczy, które w swoim poście wymienił. Nijak się nie mają, w mojej ocenie, do tego co głosi jego ugrupowanie, ludzie w tym ugrupowaniu, ludzie w środowiskach okołokonfederackich. Jest to całkowite przeciwieństwo tego co oni mówią. To znaczy, między innymi paróweczkiści i kuce mówią, że prywaciarz na zagrodzie równy wojewodzie, że wszyscy pracownicy są ścierwa, zamknąć mordy, wypierdalać, no bo przecież Pan prywaciarz, najważniejsze oczywiście powiedzenie prywaciarz to jest zbrodnia, jest pan przedsiębiorca, który jest wręcz obtoczony kultem. Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą, jeśli nie jesteś kastą wybraną, zamknij mordę, spieprzaj. Kolejna rzecz, zabijanie dzieci. No, tak się składa, że niespodzianka, prawica ma według mojej oceny kult zabijania, to znaczy... Jeśli ktoś przekroczy próg Twojego domu, to według tak zwanych gannatów, fanów broni palnej, którzy też dosłownie traktują ją jako kult, masz prawo odstrzelić mu dosłownie wszystko. Masz prawo wywalić w niego cały magazynek, bo położył stopę na Twoim trawniku jego najmniejszy paluszek. Znalazł się na źble trawy, która akurat jest po twojej stronie należy do Ciebie, trzeba gościa zgnieść do piątego pokolenia. Już nawet nie mówmy o Ukraińcach, o Żydach, bo to ostatnio byliśmy świadkami, jak wygląda reakcja typowych środowisk około konfederackich na to, że Zginął gość, który miał polski paszport, czyli był obywatelem polskim, ale wywodził się z Izraela. Jak wyglądała reakcja ogólnie na Żydów, na ambasadora Izraela, na Ukraińców, którzy przyjechali do Polski albo zwolnieni ze służby, albo wręcz uciekając przed nią, po prostu dlatego, bo nie leży w ich zestawie poglądów walka za jakąś instytucję. I co lepsze, w ogóle taki sam stosunek. Konfiarze, a właściwie środowiska około konfederackie mają do kobiet, no bo nie da się zapomnieć, moi drodzy, o pilowcach, którzy mówią, że baba to jest ściera do podłogi, że ma być służyć po prostu, zapierdzielać na wielkiego pana męciznę, prawdziwego męciznę. To wszystko, ta cała, według mojej skromnej opinii, kula spierdolenia umysłowego przeczy każdemu zdaniu, które Sławuś zawarł w tym poście. Dosłownie każdemu. Już nawet z litości nie wspominam o katofanatykach, bo byśmy musieli ruszać Grigoria Braunowicza i jego środowisko, a szczerze mówiąc, po pierwsze mi się nie chce, po drugie nie mamy czasu. Nawet przed ostatni akapit, czyli chronienie słabych, bezbronnych, niewinnych, to nie jest koncept wolnościowców. To nie jest koncept paróweczkistów, którzy twierdzą, że musisz być szprytny, musisz iść po trupach, nawet jak masz szczęście, to tym lepiej, jak masz znajomości, jeszcze lepiej. Wolny rynek, paróweczki lewaku, jak leżesz na dnie, to dobrze to tam leż i nie wstawaj. I wiecie, to jest bardzo ciekawe, że na sam koniec aorcjoniści, czyli ludzie, którzy... Popierają ideę aorcji, to są zrównani według Sławusia z komunistami i azistami, bo tutaj właściwie wypadałoby zadać pytanie: skoro w jego wizji aorcjoniści łamią tę każdą zasadę, którą on wypisał w swoim poście, to pytanie wierzący człowiek powinien zadać: w jakich czyluściach piekielnych powinny się smażyć w takim razie kuce? Jeśli wierzycie w te wszystkie rzeczy o, o bogach, o aniołkach, piekłach i tak dalej, to drodzy konfiarze, ja bym na waszym miejscu jako ostatnie życzenie zasugerował, żeby mnie chowali z kremem z filtrem, najlepiej pięćdziesiątką, bo tam gdzie idziecie może być bardzo, bardzo ciepło. Oczywiście już od razu uprzedzam, znając życie, zaraz zjawią się kuce w komentarzach i zaczną pisać, że NIE ZROZUMIAŁEŚ WIELKIEGO WSPANIAŁEGO doktora. Nie, to wy go nie zrozumieliście kłóce, okazuje się, że nawet wasz doktórę wie, że wszystko, dosłownie wszystko w co wierzycie, jest złem. A żeby było jeszcze zabawniej, przeczycie nawet swojej własnej religii. A żeby ją jakimś cudem obronić, musicie się łapać wartości, które są całkowicie wam przeciwne. To jest z tym wszystkim najzabawniejsze, a tymczasem to tyle na dziś. Dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Jak zwykle zapraszam w opis, ponieważ tam znajdziecie link do mojego maila, link do mojego patronite. Jeśli chcecie wesprzeć kanał, macie taką okazję. Jeśli chcecie podesłać temat, też możecie. Tymczasem ja się z Wami żegnam, do następnego naheim.